No, kochani, jestem po obiedzie. 14:21. Od poniedziałku obiady mamy od godziny 2, a nie od 13. I zobaczcie, co mam. 2 kotlety mielone. Jeden mój, a drugi już nie powiem skąd. I to zostawiłem dla moich kotków. Zobaczcie, dzisiejszy jadłospis. To było na śniadanie. Było to. Na obiad. O, drugie śniadanie. Pomarańcza. Bo ja nie wziąłem, będę musiał wziąć. Pomarańcze. Zupa ogórkowa. Jest obiad. I tu mamy kolację. No i idziemy. Zobaczymy, jakie kotki są. To jest właśnie stołówka. Tu jemy wspólnie z oddziałem numer 5. O. Tak wygląda to z góry. Bocianówka. Zobaczymy, tam kotki. Jednego widzę. Zobaczymy więcej, czy są. Tu jest myjka po lewo, tu jest wydawanie po prawo. No. Wszyscy poszli już. Ja trochę zostałem dłużej, bo no, osłabiony jeszcze jestem i się pocę. Musiałem ochłonąć. O, majeczka jak zwykle. Chodź, majeczka, mam. Kiciulko. No, zobaczymy, ile tu jeszcze czeka. O, już widzę, rude są. O, szramek jest. Pieszczoch jest. O, murzynek jest. Zyga jest. No. I tu jeden rudy jest nawet. No co się bijecie? O, jeden rudy jest. O, jest nasz, nawet nasza Pysia Pusia. Chodź, Pysia Pusia, ci dam. Chodź, kiciulka. Masz tutaj. Masz. Pysia Pusia. Oj, bo ci majeczka zje. O, widzisz. Majeczka ci zjadła. Masz tutaj, masz tu. A co ty masz? Ubrudziłaś się. O Jezus Maria, przestań mnie tu drapać. No. No, chodź. Piotruś pan. Masz. Piotruś pan. Masz, mamuśka. Masz. Masz, pieszczoch. Masz, murzynek. No. Dobra, a drugi? Muszę zostawić dla cypiska, bo go nie widzę tutaj. No, nie ma cypiska. Muszę cypiskowi zostawić. No. No i nie ma. Nie ma też kapitana Żbika. Kochani, nie ma kapitana Żbika. A tam kto idzie? Ciotka, to ty? Kiciula? No już dostałaś. Chodź, ci dam trochę. No. No mam dla ciebie też. Masz. Jedz, bo ci... Widzisz? Jaka ta Maja szybka. No tu nie mam tyle, żebyś was nakarmić. To tylko dla smaku, nie, Zyga? No. Ej, a ty co, świnie biłeś? Na biało się ubrałeś? Świnie był, jak w rzeźni. Fartuch długi. O, tu jest. Nie.
to chyba Piotruś Pan tam poleciał. No, to muszę cypiska jeszcze znaleźć i kapitana Żbika. Z rana widziałem go koło oddziału. A co się stało, że teraz go nie ma? Muszę sprawdzić. O, o, ta Maja, jaka ona jest. O, jaka, wszędzie piersa, o, tu, tam, tego. Już myślę, że tutaj już położę, tak. Już, tak, zaraz. Ja teraz dam od razu do Pyszczka. O, jest! O, wilku mowa. Chodź, kapitanie Żbik. Chodź, kicia. Uciekaj. Chodź. Kapitan Żbik, chodź. Uciekajcie. Chodź. Chodź, kicia. Chodź, kapitan Żbik. O, już te. Uciekać, choroba. Bo mu zabiorą. Uciekaj. Muszę nogą odgarniać. Bo to tego. Takie to. O. Ciotce płaczce też muszę dać. No. A nie. Każdemu po trochu. Nie tam jednemu wszystko. No. Nie mam jeszcze. Pysia, pusia, dostałaś. Hej. Tak za kotletem. Jak walczą, jak latają. Jak sut na wodzie. Widzieliście, jak sut na wodzie lata? On się rozpuszcza. Zasuwa jak nie wiem. Pamiętam w podstawówce doświadczenie. I tak się mówi, lata jak sut na wodzie. A sut jest metal. I to taki plastyczny nawet chyba. No, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Kto mnie tu woła? Szlamek dostałeś? Już dostałeś, czekaj. Ja szukam teraz cypiska. Bo dziwo, Piotruś Pan była, cypiska nie było. Zawsze na odwrót było. A już jest tam. Gdzie jest cypisek? Cypisko! Zapalimy światło. Cypisko! Kicia! Gdzie jesteś? Kiciulko! Mam coś dla ciebie. Nie ma. Cypisek, chodź. Nie ma. Zaraz sprawdzimy, czy tutaj czasami go nie ma. Nie. Nie ma. Cypisek. Też nie ma, mu się lekko odsuwa. Tam też nie ma. Jak go nie będzie, to będę musiał zatrzymać dla niego, schować, żeby mi nie wybrały, bo są takie cwane, że wywąchają. No jak piłkają wszystkie, jak ptaki. Jak ptaki. Zaraz wam dam puszkę. Tylko szukam cypiska. Cypisek. Kicia, kicia. Kiciulek. Gdzie jesteś? O, jest. Nie, to jest Piotruś Pan. To jest Piotruś Pan. No nie ma. Go. Kicia. Co się stało? Gdzie on poszedł?
Kto widział cypiska? No. U, jakie ciśnienie. 1005, deszczowe. No, święto zmarłych ma być temperatura 14 stopni i więcej nawet. I mówią, że zachmurzenie i przelotne deszcze. O, jest tutaj cypisek. Cypisek! Gdzie jesteś? O kurde, Bolek, uciekaj. Coś się z nim dzieje. Zobaczcie, z okiem. O, oko ma. Tak. No. Chore ma. Ma chore oko. Choruje. Muszę z nim jechać do weterynarza. No i nie chcę nawet mielonego jeść. Coś mu jest. Kicia? Trzeba go złapać dzisiaj. Musiałbym jechać z nim na 16 do weterynarza. Czy to koci katar? Osowiały jest. No tak. Mamy chorego. To jedno oko. Chorego. Może mi się uda namówić pana Zygmunta, żeby jechać w 16:30 do weterynarza. No nie wiem, zobaczę. Jak to wyjdzie? Cholera. Albo skuterem będę musiał jechać. Nie najbardziej mi się to uśmiecha. Bo jestem podziębiony. No ale nadzieja w tym jest taka, że jest ciepło. To nie zmarznę. No zobaczę. Co tu wymyśleć. Porozmawiam z panem Zygmuntem. Siedzi tutaj, w krzakach. Musiałbym go złapać. No.
Muszę go złapać jakoś. Tylko czy on się da złapać? Czy będzie uciekał? O, białas jest. Tam. Ho, ho, ho. Kochani. W ogóle nie ucieka. W ogóle nie ucieka. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. W ogóle nie ucieka. Uciekać mi choroba. Uciekać mi spod nóg. Bo mi się wyrwie. Tu go zamknę. A później go wezmę do weterynarza. No dobra. Jest. Tego się nie spodziewałem. Że nawet nie będzie uciekał. Postaram się mu tam dać tego kotleta. Uciekać mi. Uciekać mi spod nóg. Miseczka jest jakaś. Tu jest miseczka. Tu jest miseczka. Dobra. Czyli pojedziemy dzisiaj albo z panem Zygmuntem, albo sam Bzykiem pojadę. Aż jedno oko. Jedno oko. Ale tu już wcześniej widziałem, że to jedno oko tak właśnie mrużył. Nawet z panem Władkiem rozmawiałem. I pan Władek mówi, na pewno się tam bawiły, walczyły i ktoś go tam pacnął pazurem po oku. No. Wczoraj był na schodach przy stołówce. No a dzisiaj? A dzisiaj nie było. No dobrze, że go szukałem, że go znalazłem. Że się sprawa wyjaśniła. To będziemy działać. No. No tak.